Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 2 marca bieżącego roku Unia Europejska wykluczyła 7 rosyjskich banków z systemu SWIFT. Zakaz ten ma formalnie wejść w życie 10 dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warto przypomnieć na wstępie, czym jest SWIFT, to jest stowarzyszenie na rzecz światowej międzybankowej telekomunikacji finansowej, jest międzynarodowym stowarzyszeniem instytucji finansowych, które utrzymuje sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Ten międzynarodowy system. Komunikacyjny banków ma swoją siedzibę w Brukseli, posiada także swoje bazy danych nie tylko w Europie, ale także w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Sankcje wdrażane wobec rosyjskich banków. No to warto tutaj podkreślić, że tych siedem banków dołączy już do innych banków państwowych Federacji Rosyjskiej, które zostały objęte unijnymi sankcjami po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Roku. To wyłączenie rosyjskich banków z systemu SWIFT oznacza przede wszystkim wydłużenie czasu rozliczania transakcji międzynarodowych. To będzie oczywiście miało negatywne konsekwencje, negatywne skutki na rosyjski handel zagraniczny, chociaż oczywiście nie tylko rosyjski, ale odbije się niewątpliwie na gospodarce rosyjskiej. Przede wszystkim uderzy we wpływy ze sprzedaży ropy naftowej czy, czy gazu ziemnego, ponieważ no, te dochody to znaczna pozycja w budżecie, w budżecie Kremla, w zależności od, od roku wynosi to około 30 nawet do 38% wpływów do kasy państwa. Co bardzo istotne wśród ukaranych banków nie ma dwóch bardzo ważnych instytucji, czyli Zbierbanku i Gazprombanku. Według urzędników Unii Europejskiej pominięcie tych dwóch istotnych instytucji finansowych Federacji Rosyjskiej wynika z faktu, że obsługują one płatności za dostarczanie do Europy rosyjskich Surowców energetycznych. No, głównie oczywiście tutaj mowa o gazie ziemnym i ropie naftowej. Warto podkreślić, że niektórzy dziennikarze, niektóre agencje informacyjne podkreślają, że nie ma możliwości wyłączenia danych instytucji spod zakazu płatności za energię i zabronienia wszystkich innych, ponieważ system SWIFT nie rozróżnia rodzajów płatności. Tutaj unijni urzędnicy. Potwierdzają, że, że Zbierbank i Gazprom Bank mają zostać poddane innym, innym sankcjom. Spore ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie z systemu SWIFT. Prawdopodobnie skłonią Federację Rosyjską do rozwoju alternatywnych systemów, i myślę, że przynajmniej dwa takie alternatywne systemy Federacja Rosyjska będzie chciała rozbudowywać. Po pierwsze, rosyjski system SPFS, ale także rosyjsko-chiński system płatności CIPS. Warto w kilku słowach przybliżyć oba te systemy. Jeśli chodzi o SPFS, jest to rodzimy. Rosyjski system, który jest odpowiednikiem właśnie SWIFT-u, i rozwija się on od 2014 roku, kiedy to rząd Stanów Zjednoczonych zagroził odłączeniem Rosji od systemu SWIFT. Zresztą, już po odłączeniu Islamskiej Republiki Iranu w 2012 roku, w kręgach rosyjskich finansistów właśnie powsta powstawały takie pierwsze, można powiedzieć, projekty uruchomienia alternatywnego systemu wobec, wobec SWIFT-u. Pierwsza tra Transakcja w sieci SPFS z udziałem przedsiębiorstwa pozabankowego została zrealizowana w grudniu 2017 roku. Już w marcu 2018 roku w tej sieci rosyjskiej było ponad 400 instytucji finansowych. Pod koniec 2020 roku do SPFS przyłączone były 23 banki zagraniczne z takich państw jak Szwajcaria. Niemcy, Białoruś, Armenia, Kazachstan i Kirgistan. Akronim SPFS pochodzi od rosyjskiej nazwy Systema Pierydaczy Finansowych SAP czyli można to przetłumaczyć jako system przesyłania komunikatów finansowych. Z kolei CIPS to jest budowany. W Chinach od 2015 roku system sieci telekomunikacyjnej, który właśnie służy również do wymiany informacji finansowych. Nazwa pochodzi od anglojęzycznej nazwy Cross Border Interbank Payment System. Jest to chińska wersja systemu SWIFT i konstrukcyjnie opiera się na jego standardach. Jak wynika z. z, z Publicznie dostępnych danych CIPS na koniec stycznia 2022 roku tworzyło 78 uczestników bezpośrednich oraz 1205 uczestników pośrednich. Najwięcej tych porozumień o jego stosowaniu jest, jest oczywiście w Azji. Natomiast ten system jest wykorzystywany także w Europie, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Oceanii. A także w Ameryce Południowej. Oczywiście temu systemowi jest bardzo daleko jeszcze do zasięgu, do zasięgu systemu SWIFT, który zrzesza ponad 11 tysięcy instytucji finansowych, natomiast trzeba podkreślić, że jest to już autonomiczny system płatności o skali, o skali globalnej. Ten chiński system jest stosowany w 103 krajach i terytoriach, podczas gdy system SWIFT ponad 200. Akronim SPFS pochodzi od rosyjskiej nazwy Systema Pieredaczy Finansowych SAP czyli można to przetłumaczyć jako system przesyłania komunikatów finansowych. Z kolei, CIPS to jest budowany. W Chinach od 2015 roku system sieci telekomunikacyjnej, który właśnie służy również do wymiany informacji finansowych. Nazwa pochodzi od anglojęzycznej nazwy Cross Border Interbank Payment System. Jest to chińska wersja systemu SWIFT i konstrukcyjnie opiera się na jego standardach. Jak wynika z. z, z Publicznie dostępnych danych CIPS na koniec stycznia 2022 roku tworzyło 78 uczestników bezpośrednich oraz 1205 uczestników pośrednich. Najwięcej tych porozumień o jego stosowaniu jest, jest oczywiście w Azji. Natomiast ten system jest wykorzystywany także w Europie, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Oceanii, a także w Ameryce Południowej. Oczywiście temu systemowi jest bardzo daleko jeszcze do zasięgu, do zasięgu systemu SWIFT, który zrzesza ponad 11 tysięcy instytucji finansowych, natomiast trzeba podkreślić, że jest to już autonomiczny system płatności o skali, o skali globalnej. Ten chiński system jest stosowany w 103 krajach i terytoriach, podczas gdy system SWIFT ponad 200. Już dziś wiele wskazuje na to, że agresja Rosji na Ukrainę nie tylko nie zaszkodzi chińskiemu systemowi CIPS, ale może mu wręcz bardzo pomóc. Doświadczenie historyczne pokazuje, że różnego rodzaju kryzysy globalne do tej pory sprzyjały. Rozwojowi chińskiego yuana i jego globalizacji. Moim zdaniem również tak będzie tym razem. Chiński rząd będzie starał się wykorzystać ten konflikt w Europie do przenikania yuana na rynek światowych finansów. No i myślę, że tutaj w ten sposób należy również odczytywać politykę rządu chińskiego, który na początku był bardzo wstrzemięźliwy wobec międzynarodowych sankcji nakładanych na na Rosję, natomiast, natomiast od kilku dni wiemy, że dwa największe chińskie banki, czyli Bank of China i ICBS. Już nie wystawiają akredytyw w amerykańskich dolarach na towary, które są kupowane w Rosji. To oczywiście wywołało gniew na Kremlu, to wywołało gniew Władimira Putina, ale widać, że Chiny po cichu starają się wspierać przynajmniej niektóre sankcje ekonomiczne wprowadzane przez Stany Zjednoczone i przez Unię Europejską. I to jest oczywiście celowe działanie, które ma na celu stworzyć sytuację bezalternatywną dla Federacji Rosyjskiej, która no z punktu widzenia Pekinu najlepiej gdyby została po prostu zmuszona do korzystania z chińskiego systemu rozliczeń płatności. Warto także wspomnieć, że yuan jest jednym z tych, z tych walut, które, które wchodzą w skład aktywów rezerwowych Federacji Rosyjskiej, obok oczywiście dolara, euro, jena. Czy, czy złota? Na koniec 2020 roku aktywa Banku Rosji w chińskim juanie wynosiły nieco ponad 14%. Za, tych danych za rok 2021 jeszcze, jeszcze nie ma, ale wielu ekspertów uważa, że jest to podobna. Podobna wartość. W związku z tym, niewątpliwie, Chiny będą starały się grać na podporządkowanie gospodarki rosyjskiej Chinom i, i oczywiście włączenie, włączenie Rosji w ten chiński system rozliczeń płatności CIPS. Dziękuję Państwu za uwagę.